Cześć, witam serdecznie z tej strony Gracja Nastacki. No, niestety, ale ludzie są manipulowani. Po prostu jest wielka manipulacja, ponieważ niestety, ale środki masowego przekazu, internet, radio, telewizja, gazety, pokazują się w internecie różne filmiki od różnych osób, które po prostu mają na celu po prostu przestraszenie ludzi i wywołanie u nich raz ciekawości, a dwa właśnie strachu, lęku i w związku z tym po prostu te ich różne artykuły, materiały, filmy i tym podobne różne inne rzeczy, które oni piszą, kręcą, robią, nagrywają, to po prostu ma dużą oglądalność. A właśnie im o to chodzi, żeby ich artykuły, ich filmy, ich wszystko, żeby po prostu miało dużą oglądalność. Wtedy jak mają dużą oglądalność, to mają dużo pieniędzy z tego. A zwykli ludzie po prostu niestety, ale są bombardowani codziennie najprzeróżniejszymi wiadomościami negatywnymi, złymi, bo pozytywne wiadomości nikogo nie interesują. Jakby gdzieś ktoś nakręcił filmik, czy do internetu na jakimś portalu dał artykuł, że dzisiaj wszystko w porządku, że jakaś tam rodzina szczęśliwa, zadowolona i jakieś tam inne rzeczy pozytywne i wszystko w porządku, no to nikogo to nie interesuje. Natomiast jak są po pierwsze tytuły, które wzbudzają raz ciekawość, a dwa właśnie lęk, przestrach i od razu ludzie to oglądają, czytają, są zainteresowani, co się stało, albo co nas czeka. Co nas czeka i różne rzeczy kręcą, nagrywają po to, żeby ludzi przestraszyć. A im po prostu chodzi, polega to wszystko na tym, żeby była większa oglądalność. No a ludzie, widzowie, niestety mają w sobie te różne negatywne emocje i popadają po prostu w różne depresje, załamania nerwowe, w smutek, popadają właśnie w zły nastrój, nerwowość, stres, a to już powoduje to, że nasz organizm traci odporność. Jest podatny na najprzeróżniejsze niestety choroby. Tak więc, żeby nie zachorować, trzeba się nie przejmować. I co robić, żeby po prostu uwolnić się od tych różnych negatywnych wiadomości, negatywnych różnych artykułów, filmów, no to po prostu trzeba nie oglądać. Po prostu najlepiej, już wiele, wiele lat temu, tak gdzieś w 90-tych któryś tam latach, jak jeszcze nie było internetu, to już czasami miałem coś takiego, że już mówiłem, nie oglądam telewizji, bo telewizja po prostu na mnie źle działała, bo wiadomo, w telewizji różne przekazy i filmy różne negatywne, nieoptymistyczne, wpędzające właśnie były takie niektóre wiadomości i filmy i różne inne programy w zły nastrój, w złe samopoczucie, w załamanie nerwowe i przestałem oglądać.
No, ale wiadomo, raz się ogląda, raz się nie ogląda, potem znowu zacząłem oglądać i znowu popadałem właśnie w zły nastrój od oglądania tych takich różnych złych wiadomości. I co jest właśnie dobre? Po prostu nie oglądać, nie czytać, a właśnie kontakt z naturą, spacery, wyjście na świeże powietrze, do lasu, na pola, na łąki. Po pierwsze, a po drugie, to też trzeba po prostu, jak nawet ktoś nie ogląda telewizji, gazet nie czyta, czy w internecie, tylko właśnie jakieś tam takie pozytywne rzeczy ogląda, natomiast nie ogląda właśnie tych takich negatywnych przekazów, no to czasami może po prostu od tych ludzi, którzy noszą w sobie już tą złą energię, te złe wiadomości i to wszystko, czasami może właśnie coś usłyszeć, różne negatywne przekazy. Dlatego właśnie też i nie powinno się po prostu też i słuchać innych ludzi, co oni nam mówią, na przykład sąsiadka, czy jakiś znajomy, ktoś na przykład współpracujący, ktoś w pracy, ktoś w szkole, ktoś inny, zawsze może nam te negatywne przekazy po prostu zagadać. A wiesz, co się wczoraj stało? A wiesz, co tam pisali wczoraj w gazecie? Albo dzisiaj rano w wiadomościach przekazywali. No i już znowu, mimo tego, że telewizji nie oglądamy, ale już jesteśmy znowu bombardowani tymi wiadomościami negatywnymi. I po prostu, no, trzeba po prostu to nie przyjmować do siebie, bo po prostu to chodzi o nasze zdrowie, tak jak mówię. No bo jak człowiek jest w złym nastroju, załamany, jest roztrzęsiony, nerwowy, ma stres, no to właśnie odporność, od razu odporność organizmu spada. No i wtedy może być bardzo nieprzyjemnie, jak się zachoruje na coś. Począwszy od zwykłego przeziębienia, skończywszy na jakichś groźniejszych chorobach. Także no lepiej po prostu się nie przejmować, żyć pozytywnie, nie przyjmować właśnie do siebie tych wiadomości, którymi po prostu ludzie są bombardowani cały czas. Cały czas, dzień w dzień. Nawet jak ktoś telewizji nie ogląda, to znowu właśnie gdzieś tam w gazecie coś przeczyta. I tak jak kiedyś mówili, narzekali na reklamy, to reklamy jeszcze nie są takie najgorsze właśnie. Bo jak reklamę oglądamy, no to co? No to tam zareklamują nam jakiś proszek do prania, albo jakiś tam sprzęt, jakieś tam garnki, czy jakieś tam inne rzeczy, no to albo kupimy, albo nie kupimy, no ale co to, co to? To po prostu nic się takiego strasznego nie dzieje. Natomiast reklama właśnie, która już reklamuje te takie właśnie wiadomości różne, to jest właśnie najgorsze, negatywne, niosące zły przekaz wiadomości, to po prostu. A wiele wiadomości po prostu jest udawane, bo to nawet widzę po filmikach, niektóre takie filmiki z jakichś tam napadów, czy jakichś tam różnych takich, widać, że to jest po prostu grane, że to aktorzy grają, że po prostu gdzieś tam raz to jedzie jakiś motor, kiedy indziej jakiś samochód. A sens tego jest taki sam, czyli po prostu według scenariusza, tylko zmieniają się aktorzy i na przykład ten sprzęt, że tutaj w jednym filmiku był samochód, a w innym filmiku był motocykl, ale
fabuła po prostu jest identyczna, ta sama, i ludzie myślą, że to jest prawda, a tymczasem to jest po prostu nagrywane specjalnie, żeby zyskać oglądalność. Tam, że dużo jest po prostu różnych fałszywych wiadomości, dużo jest przesadzonych wiadomości, naciąganych, a czasami po prostu specjalnie wyciągane są spośród tysiąca dobrych wiadomości, właśnie wyciągana jest ta jedna zła wiadomość i tą złą wiadomość właśnie podają, a tych dobrych, pozytywnych rzeczy nie podają, się tego, co pozytywne, się nie słyszy. I no i niestety, no czasami są wyjątki, że coś tam się pozytywnego usłyszy, ale zaraz po tej wiadomości pozytywnej od razu kilka leci wiadomości negatywnych. Już jest negatywny odbiór, a potem jeszcze film jakiś puszczą taki, że po prostu zupełnie już człowiek jest zdołowany i załamany. No i to bardzo źle działa właśnie na psychikę i osłabia nasz organizm i nasze siły odpornościowe osłabiają takie różne złe wiadomości. Więc po prostu recepta jest na to taka, żeby po prostu nie oglądać, nie czytać, nie patrzeć się, nie słuchać i się niczym nie przejmować. To tak jak czasami się widzi takie psy na plaży. Tak radośnie biegają, skaczą, podskakują. Tyle w nich radości, tyle w nich zabawy, szczęścia. A dlaczego? Bo one nie czytają wiadomości, nie słuchają. Dlatego są takie szczęśliwe. Tak więc, że to jest sposób na, po prostu na szczęście, na dobre samopoczucie i na depresję i na załamanie, na wszystko. Po prostu to, żeby po prostu nie przyjmować do siebie tych negatywnych wiadomości, negatywnych emocji i wszystkiego, co negatywne. Także pozdrawiam wszystkich, dziękuję za wysłuchanie i na razie, cześć.